Kosmicki Krzysztof Stachowicz opowiadał użytkownictwu o historii oraz teraźniejszości naszego bieszczadzkiego morza, bo tak właśnie Sejmon jest nazywany. Pierwsze koncepcje, które tu w środku dni powstał ten olbrzymi z sztucznych produktów, pojawiły się jeszcze pod koniec wieku XIX, w czasach monarchii austriackiej. Cieka inżynierowie, fotografowie planowali, jak wykorzystać, jak ujarzmić ten sam, ale konkretów nabrało to w latach 20 minionego wieku. Profesor Politechniki Gdańskiej, inżynier Karol Komenowski, zaprojektował taką kaskadową zabudowę samochodu. Według niego miało stanąć 9 dwustopniowych zbiorników wodnych, które miały z jednej strony ujarzmić wody samo, zabezpieczając dolinę samą przed wiosenną falą powodziową, namawiając tąże dolinę w czasach letniej suszy. Jak również zamontowane w tych kaskadach elektrownie wodne miały stanowić zaplecze energetyczne dla budującego się wówczas centralnego portu przemysłowego. W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku przystąpiono do realizacji projektu inżyniera Komianowskiego. Rozpoczęto budowę zapory w Łódźkowce. Zapory to równie 10 metrów poniżej zapory solińskiej. Zapory, która miała spełniać rolę retencyjną dla zapory solińskiej. Niestety po wykonaniu prac operacyjnych stworzenie po przebiciu sztorzy przez górę Wodzisko firma, która wykonywała te prace, zbankrutowała. Zaczęło wtedy wywiązywać się państwowe konsorcjum pod nazwą Elektro Sam, które miało kontynuować tą budowę. Niestety do czasów II wojny światowej nie udało się wyruszyć z pracami. Po II wojnie światowej w latach 50. przystąpiono do realizacji projektów inżyniera Komianowskiego. Lata 1955-1960 to są lata budowy zapory w Łódźkowcach, natomiast od roku 1960 do roku 1968 budowana była zapora w Solinie. Ma pani super wspomnienie. Wędrowne ptaki goni wiatr, a dalej widzisz już chodzą. A ty, bo mi zasłaniasz widoki. Thank you.
oznacza, że napór wody powstrzymuje swoim ciężarem. Stopa zapory liczy sobie 100 metrów szerokości. Dzięki temu zapora jest tak stabilna, tak ciężka, iż woda nie jest w stanie jej zagrozić. Wysokość zapory to jest 82 metry, natomiast długość zapory w koronie 664 metry. Szanowni Państwo, na budowę zapory Solnickiej zużyto około 760 tysięcy metrów sześciennych betonu. Co oznacza, że gdybyśmy ułożyli takie kostki w wymiarach metr, metr na metr, takie sześcianiki, to zbudowalibyśmy drogę prowadzącą ze zbiornika Solnickiego aż po wyspę Woli. To jest skala przedsięwzięcia, jakie tutaj było w latach 60. realizowane. Waga zapory ponad 2 miliony ton. W zaporze zamontowana jest elektrownia wodna, elektrownia szczytowo-pompowa, co oznacza, że elektrownia pracuje w godzinach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Są tam 4 turbiny o łącznej wydajności 200 MW. Dwie z nich są to turbiny rewersyjne, które przełącza się na styczniki.